Cześć! Z tej strony Smart Tester. Dzisiaj zapraszam Was na recenzję smartfona Lenovo K5. Zacznijmy od przeglądu złączy tego urządzenia. Na prawej krawędzi znajduje się przycisk blokady ekranu, a także przycisk do regulowania głośności. Na dole znajdziemy jedynie mikrofon do prowadzenia rozmów głosowych. Lewa krawędź jest pozbawiona jakichkolwiek przycisków. Zaś na górnej znajduje się wejście słuchawkowe 3,5 mm jack, a także złącze USB 2.0 służące do ładowania telefonu. Zgodnie z tym, co obiecuje producent, obudowa została w większości wykonana z aluminium. Jedynie fragmenty na dole i górze tylnej klapki zostały wykonane z plastiku. To właśnie tam zamontowane są anteny urządzenia, zaś aluminium mogłoby tłumić ich zasięg. Tylna klapka jest oczywiście zdejmowana. Jej demontaż ułatwia niewielkie wcięcie znajdujące się przy jednym z rogów na dole urządzenia. Pod klapką znajdziemy baterię blokującą dwa sloty na kartę SIM w standardzie mikro oraz slot na kartę microSD. Choć klapka zachodzi znacząco na boki, to bezpośrednio przy ekranie znajduje się bardzo cienka, wykonana z czarnego, błyszczącego plastiku ramka, która się będzie na pewno łatwo rysować. Niestety, jako już jest ona zintegrowana z ekranem urządzenia, jej wymiana nie będzie wcale łatwa. W modelu K5 Lenovo zastosowało 5-calowy wyświetlacz, wykonany w technologii IPS o rozdzielczości HD. Ekran ten zapewnia całkiem niezłe kąty widzenia, jednak przy nieco większym kącie pojawia się delikatna degradacja kontrastu. Choć ekran Lenovo K5 nie zapewnia tak dużej rozpiętości jasności, to można go jednak wystarczająco mocno przyciemnić, aby korzystać z niego komfortowo nawet w absolutnych ciemnościach. Również w słońcu po ustawieniu najwyższej jasności nie radzi sobie on najgorzej. Miłym akcentem jest możliwość regulacji nasycenia poszczególnych kolorów w ustawieniach. Jedynym znaczącym mankamentem tego ekranu jest tworzywo zabezpieczające go. Lenovo nie chwali się, jakiego materiału użyto do tego. Biorąc pod uwagę to, jak łatwo nawet przy delikatnym naciśnięciu pojawia się tak zwane pływanie ekranu, to najpewniej będzie to plastik, który nie zapewnia odpowiedniej ochrony przed zarysowaniami czy upadkiem. Dlatego też warto od razu nakleić dołączoną w zestawie folię ochronną. Telefon działa pod kontrolą Androida 5.1 Lollipop wraz z autorską nakładką Lenovo VIPY. Choć Android 7.0 już za pasem, to Lenovo nie pokusiło się nawet o aktualizację tego urządzenia do Androida 6.0. Można więc śmiało domniemywać, że telefon ten pozostanie do końca swoich dni z Androidem 5.1. Domyślnie cały system wraz z aplikacjami jest płaski. Wszystkie zainstalowane aplikacje wyświetlają się na pulpitach. Na szczęście Lenovo pozostawia nam wybór i bardzo prosto, bez instalacji dodatkowych programów, możemy w łatwy sposób powrócić do domyślnego wyglądu Androida. Miłym akcentem jest również możliwość zmiany motywów. Niestety, jest ich dostępnych tylko kilka. Lenovo w standardzie dorzuca od siebie kilka aplikacji. Jest to chociażby ich autorski program Filmy czy Muzyka, gra opowiadająca o przygodach pewnej żabki, aplikacja Dolby do sterowania dźwiękiem, a także kilka innych równie przydatnych pozycji. W czasie trwania testów telefon zgłosił dwie aktualizacje. Ostatnia z nich usunęła grę. Niestety, w tej beczce miodu znajduje się również łyżka dziegciu. Choć Lenovo zaoferowało swoim klientom dopracowany i przejrzysty interfejs, to dodało do niego naprawdę mało dodatkowych funkcji. Nie uświadczymy tu podwójnego tapnięcia w ekran, aby go wybudzić czy uśpić, aplikacji działających w oknach pop-up, gestów rysowanych na wygaszonym ekranie, aby włączyć odpowiednie aplikacje, czy też innych barierów, które miałyby ułatwić nam korzystanie z tego urządzenia. Jedyną dodatkową funkcją wartą wspomnienia, którą Lenovo dodaje do swojego urządzenia, jest możliwość przejścia telefonu w tryb VR. Aby go włączyć, naciskamy przycisk Power, a następnie wybieramy z listy Włącz tryb VR. Dzięki temu telefon wyświetla dwa delikatnie przesunięte obrazy, które umożliwią nam komfortową obsługę tego urządzenia w goglach do wirtualnej rzeczywistości. Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, że przez stosunkowo niską rozdzielczość wyświetlacza doznania mogą nie być tak dobre, jak życzyłby sobie tego producent. Jednak największą wadą tego systemu jest przypisanie do przycisku wielozadaniowości domyślnej funkcji otwierania menu kontekstowego. Aby wywołać menu wielozadaniowości, musimy dłużej przytrzymać ten przycisk. Niestety nie istnieje możliwość zmiany domyślnego działania tego przycisku.
Telefon został wyposażony w 8-rdzeniowy procesor Snapdragon 415 oparty na rdzeniach Cortex A53. System ma do dyspozycji 2 GB pamięci RAM, zaś dla użytkownika oddano 16 GB, z czego na starcie jest dostępnych około 9-10 GB. Na szczęście istnieje możliwość rozszerzenia jej za pomocą karty microSD, niestety tylko o kolejne 32 GB. Choć zamontowane w Lenovo K5 podzespoły nie pochodzą z najwyższej półki wydajnościowej, to gwarantują całkiem płynną obsługę telefonu. W najpopularniejszym AnTuTu Benchmark telefon uzyskuje około 28 tysięcy punktów. Również całkiem niezły rezultat osiąga w Geekbench 4. Lenovo K5 dysponuje dwoma aparatami. Głównym o rozdzielczości 13 megapikseli, wspomagany diodą LED, a także przednią kamerkę o rozdzielczości 5 megapikseli. Interfejs aparatu jest stosunkowo prosty. Niestety nie oddają dla użytkownika wielu trybów. Jedynym wyróżniającym się trybem jest panorama, która jednak oferuje fatalną jakość zdjęć. Choć telefon dysponuje trybem HDR, to co zaskakujące, nie możemy z niego korzystać z włączoną lampą błyskową LED. Co zaś tyczy się samych zdjęć wykonanych z HDR-em, to w ciemności są one znacząco prześwietlone, zaś w dzień oferują jedynie nieznacznie bardziej nasycone kolory. Jakość zdjęć wykonanych tylnym aparatem, nawet w bardzo dobrych warunkach oświetleniowych, nie powala. Są one bardzo mocno zaszumione. O czym warto również wspomnieć, domyślnym aspektem jest 3x4. W przypadku przełączenia się na panoramiczne 16x9, rozdzielczość zdjęć spada do niecałych 10 megapikseli. Po prostu telefon programowo obcina paski z góry i z dołu zdjęcia. Jeżeli zaś chodzi o zdjęcia wykonane przednim aparatem, to również nie wygląda to za różowo. Wbrew temu, co deklaruje producent, to najwyższą rozdzielczością, jaką udało mi się uzyskać, robiąc zdjęcia frontową kamerką, była rozdzielczość Full HD, czyli około 2 megapikseli. Same zdjęcia zaś posiadały mało szczegółów i były mocno rozmazane. Lenovo K5 nagrywa filmy w rozdzielczości Full HD i 30 klatkach na sekundę. Choć jakość wideo jest podobna do tej prezentowanej przez zdjęcia, to nie można się raczej doczepić do oferowanej stabilizacji obrazu, a także nagrywanego dźwięku. Największym zaskoczeniem, jakiemu przyszło mi stawić czoło podczas testowania K5 od Lenovo, była jakość rozmów. Do tej pory nie mogę uwierzyć, że telefon za kilkaset złotych gwarantuje lepszą jakość rozmów niż flagowce za kilka razy więcej. Zarówno po stronie K5, jak i po stronie rozmówcy dźwięk był fenomenalny. Brzmiał on naturalnie, nie było żadnych szumów ani artefaktów. Najgłośniej reklamowaną cechą Lenovo K5 jest jego wsparcie dla dźwięku Dolby Atmos, który umożliwia odtwarzanie dźwięku nawet z 1000 osobnych kanałów. I rzeczywiście, tak jak gwarantuje producent, jakość dźwięku wydobywającego się z głośników K5 jest po prostu fenomenalna. Również głośność stoi na bardzo wysokim poziomie. Udało mi się zmierzyć, że jest to około 85 dB. To naprawdę bardzo dobry wynik. Jeżeli zaś chodzi o słuchanie muzyki na słuchawkach, to moje pierwsze wrażenia po podłączeniu dodawanych w zestawie słuchawek były negatywne. Po podłączeniu jednak moich prywatnych słuchawek z wyższej półki całkowicie zmieniłem zdanie. Dźwięk stał się idealnie czysty, mocne basy smyrały ucho, a wysokie tony były idealnie wyważone. Dzięki aplikacji Dolby Mobile miałem też możliwość spersonalizowania dźwięku pod moje upodobania. Nawet słynny Wolfson, oferowany w procesorach Exynos od Samsunga, nie umywa się do jakości dźwięku oferowanego przez Lenovo K5. Jest to zdecydowanie telefon dla audiofilii. Duży minus zaś należy się dla Lenovo za to, że dołączają oni do telefonu muzycznego tak fatalne słuchawki. Jestem zaskoczony, że nie poszli oni drogą na przykład Alcatela, który do swoich muzycznych telefonów dołącza słuchawki z wyższej półki od renomowanej firmy. Choć Lenovo dokłada od siebie aplikację Filmy, to nie służy ona jednak do odtwarzania ich, lecz gromadzi je tylko wszystkie w jednym miejscu, tak aby użytkownikowi było łatwiej je znaleźć. Wszystkie filmy zaś uruchamiane są w domyślnych aplikacjach od Google'a. Dlatego też radzę Wam zainstalować dodatkowy program do odtwarzania wideo, na przykład MX Player.
Choć Lenovo K5 bez problemu radzi sobie z odtwarzaniem obrazu, nawet w 4K, to niestety, podobnie jak w przypadku FIFA 16, napotykamy problem z odtwarzaniem dźwięku. Ani w 2K, ani w Full HD na szczęście tego jednak nie uświadczymy. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, jak Lenovo K5 radzi sobie w grach, to kliknijcie w adnotację, która wyświetla się w prawym górnym rogu. Całkowite naładowanie baterii Lenovo K5 trwa 2 godziny. Zaś w ciągu pierwszych 30 minut bateria naładuje się do poziomu 35%. W przypadku ciągłego użytkowania telefonu bateria odmówi współpracy po około 5-6 godzinach. Dla wymagającego użytkownika bateria powinna więc starczyć na około 1 dzień. Jeżeli jednak telefon będzie użytkowany tylko do dzwonienia, to może się okazać, że będzie on wołał o podłączenie do ładowarki rzadziej niż raz w tygodniu. Zatem czy warto kupić Lenovo K5? Jak zwykle odpowiedź brzmi: to zależy. Telefon ten nie oferuje najwyższej możliwej wydajności w tej cenie. Zaś po dołożeniu jakichś 100-150 zł otrzymamy znacząco wydajniejsze urządzenie. Oba aparaty nie zachwycają, zaś ekran ma tylko rozdzielczość HD. Jednak Lenovo rekompensuje nam to świetną jakością wykonania, wymienną baterią, unikalną technologią Dual SIM, dzięki której obie karty obsługują LTE i działają równocześnie, możliwość rozszerzenia pamięci, świetną jakość rozmów, a także, co najważniejsze, fenomenalny dźwięk. Najbardziej oczywistą alternatywą wydaje się Lenovo K5 Plus, który oferuje lepszy ekran, a także nieco wydajniejszy procesor. Przez zastosowanie jednak tego samego układu graficznego i konieczność renderowania gier w wyższej rozdzielczości, może okazać się, że duża część gier nie będzie wyglądała tak dobrze i działała tak płynnie jak na K5. Lenovo K5 to telefon przede wszystkim dla audiofilii. Osób, które cenią dobrą jakość wykonania, niezły czas pracy na baterii, a także skupiające się na tym, aby telefon nadal pozostał telefonem, czyli oferował świetną jakość rozmów. Gdyby cena tego urządzenia była niższa o 50-100 zł, to byłaby to naprawdę świetna okazja. Jednak w tej cenie urządzenie to mogę polecić tylko i wyłącznie tym osobom, którym nie przeszkadzają te wady, o których mówiłem w recenzji. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o tym urządzeniu, to obejrzyjcie moje poprzednie filmy o Lenovo K5. Już niebawem na moim kanale pojawią się kolejne testy, recenzje i poradniki. Aby nie przegapić żadnego z nich, kliknijcie przycisk subskrybuj pod tym filmem. Jeżeli ten film Wam się podobał, to zostawcie pod nim łapkę w górę. A jeżeli macie jakieś sugestie czy uwagi, to pozostawcie je proszę w komentarzach. To już wszystko na dziś. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!